jeśli chodzi o duszpasterstwo ludzi pracy, ono również organizowało spotkania towarzyskie. Na przykład Sylwester bezalkoholowy, barburkę bezalkoholową, jeszcze kilka innych spotkań, które dotyczyły na przykład dzieci, Mikołaj. Były to dzieci z rodzin biednych, dzieci członków duszpasterstwa ludzi pracy, dzieci, które potrzebowały pomocy. W ten sposób to wyglądało. Jeśli chodzi o spotkania dla dorosłych, to były spotkania, które były jednocześnie spotkaniami towarzyskimi, ale też miały za zadanie pewną edukację. Na przykład było wielu zaproszonych gości, którzy prowadzili prelekcje. Między innymi był na przykład profesor Adam Czartoryski z Warszawy, pan Paweł Szczelecki. Była pani Walentynowicz, był pan Gwiazda, był pan Michnik. Byli aktorzy, czy z Gdańska, czy z Warszawy. Ich zapraszaliśmy na te duże uroczystości, mianowicie na barburkę i na ewentualnie Sylwestra. I ci ludzie nie tylko wnosili swoją obecność jako taką, ale przede wszystkim kształtowali nasze poglądy. Oni coś nam przekazywali. Na przykład pan Adam Czartoryski zadbał o to, żeby byli przygotowani ludzie i żeby byli ludzie ze Śląska przy okrągłym stole. Chodziło o podstolik związany z górnictwem. Posyłał z Warszawy młodych pracowników naukowych, którzy przyjeżdżali na sobotę i niedzielę, mieszkali u kogoś, stołowali się u kogoś, a w salkach katechetycznych przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Piekarach Śląskich prowadzili całe do południa i całe po południu spotkania z górnikami, tłumacząc pewne sprawy związane z ekonomią, z polityką, z gospodarką. Także to środowisko zyskało w tym względzie bardzo dużo, do tego stopnia, że z tego środowiska potem był poseł na Sejm pan Piotr Polmański.